Witam Państwa, plantacja brokuła dla przemysłu. Proszę Państwa, po jakiejś tam 3-tygodniowej nieobecności na plantacji, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Proszę Państwa, patrzyłem, jest róża wielkości około tam centymetra, więc ponieważ zaczynają się rosy, należy zacząć też dbać o to, żeby nie było chorób. Co teraz można zrobić, proszę Państwa? Preparaty typu Signum, Luna Experience czy tego typu można zastosować bez żadnego większego problemu. Jeżeli chodzi o szkodniki, to wyłapuje się w dalszym ciągu śmietka w dużej ilości. W ciągu tam 3 dni wyłapało się 6 sztuk, czyli jest powyżej progu szkodliwości. Jeżeli chodzi o tętnicia pojedyncze, owady latają, nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia. W pułapce się nic nie wyłapuje, natomiast widzę, że pojedyncze są. Jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, jeszcze można zrobić nawóz zrównoważony. Bez żadnego większego problemu. Przypominam tylko o tym, że plantacja jest cały czas nawadniana. Zresztą tutaj widać, jak jest wilgotno, ponieważ są bardzo wysokie temperatury i niestety nie można sobie pozwolić na to, żeby nie nawadniać tak dużych roślin, bo one za chwileczkę będą padały i nie będzie nic z tego. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami, trzeba użyć jednego z tych preparatów, które wymieniłem. Natomiast jeżeli chodzi o szkodniki, to jeżeli minęło 3 tygodnie od poprzedniego zabiegu Movento, to trzeba ten zabieg powtórzyć. Natomiast jeżeli ktoś już ma róże, to zdecydowanie Spintor, ponieważ on też będzie niszczył jaja tuż przed wylęgiem śmietki. Przypominam, żeby przy nawet takiej ciepłej, suchej pogodzie, ale deszczowanych plantacjach używać produktu protektor, który łączy się z woskami roślinnymi i powoduje, że nie ma zmycia substancji aktywnej, nawet przy jakimś tam niewielkim burzowym opadzie. Jeżeli plantacja jest podlewana, można oczywiście jeszcze gdzieś tam wykorzystać stymulację wzrostu. Można zrobić zabieg preparatem NutriGreen łącznie z Algaren Twinem, ale to myślę, że już ostatni czas na to i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o stymulację, chociaż może pogoda nas jeszcze zaskoczyć. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.